Nie, miły, pamiętam, miły głos, który zawsze do mnie mówiła, bo ja zawsze myślałem o rodzinie źle. To była jedyna osoba w naszej całej rodzinie, która miała na mnie niesamowity wpływ. I każde słowo, każde zdanie pamiętam do dzisiaj. I zawsze mówił: Adam, ty musisz wziąć pod uwagę, że oni wszyscy przeszli bardzo trudny okres od wojny, niewoli, szykan różnych, które były w czasie wojny, po wojnie. I to bardzo, bardzo żałuję, że właśnie tej osoby nie ma tutaj wśród nas. I był to naprawdę wspaniały człowiek. Chciałem jeszcze spytać, jak sobie radzisz teraz, jak w tej naszej nowej rodzinie, jak się czujesz? Bardzo dobrze, bardzo lubiłam. Szczególnie kościołom. Tak, słyszałem, że kościoły ma dwa psy takie malutkie, które zawsze tyle radości dostarczają. Myślę, że na następnym spotkaniu będziecie też swoimi pociechami, tak? Kasią i Pawłem. I wtedy radość jeszcze będzie większa. No, poznamy więcej szumu będzie na przyjęciu. Tymczasem serdecznie dziękuję Wam za przybycie, za to, że przyjęliście tutaj swoją obecnością te nasze spotkanie rodzinne. I oczywiście zapraszam też na następne, żeby się przedświąteć. My bardzo dziękujemy za zaproszenie, bo jednak tego typu spotkania zbliżają ku nam i zespalają rodzinę po prostu. No, bardzo się cieszę. Myślę, że to będziemy kontynuować. Będziemy starać się powstrzymać to. Bardzo się cieszę. Dziękujemy. Chciałem przedstawić też drugie dziecko naszej kochanej cioci Zosi Musiał. Z domu Majewicz, mojej kochanej kuzynki Bożeny. Z mężem bardzo się cieszę, że mam przyjemność Was zaprosić, że przybyliście na nasze spotkanie. Chciałem się dowiedzieć, podobno macie dzieci, które są całkiem dorosłe, prawda? Takie, córka ma 12-letnią i syna 17. Tak, ma na imię? Danusia. Danusia, ja mam nadzieję, że w następnym spotkaniu dzieci tutaj też przyjdą. Odwiedzą i będziemy się razem z nimi cieszyć nad tym spotkaniem. Powiedzcie, gdzie się poznaliście? Poznaliśmy się w pracy, razem pracowaliśmy na garbarach, palach kawy. Tam zapoznaliśmy się i dzisiaj właśnie mamy 23. rocznicę ślubu. Jest, mamy 23. rocznicę ślubu. 22. rocznicę ślubu. I to jest piękne, żeśmy się spotkali w tym momencie. Akurat przy jednym spotkaniu można inne uroczystości obchodzić. Chciałem jeszcze zapytać, gdzie mieszkacie teraz? Mieszkamy na Wyciszyńskiej 50. Poznanie, tak? Tak, już tłumaczyłam to rodzinie, że wszyscy wiedzą. Tak, w Grunwaldzie. W Grunwaldzie mieszkacie i cały czas jesteście w Poznaniu. Tak. A dzieci już uczą się, kończyły szkołę, czy zaczynają jakąś szkołę? Syn uczy się jeszcze, uczy się jako instalator urządzeń sanitarnych, a córka skończyła szkołę. A ty też też pracujesz? No, dzwoniłem do ciebie do pracy. Mamy w Lapalu. Tak, mamy w Lapalu. Jak długo tam pracujesz? W sklepie mebli biurowych. Tam już pracuję w tej chwili, będzie czwarty rok. Jak się czujesz w ogóle w tej pracy? Handlu. Dobrze. Przyjedzie co tam do ciebie. Dziś na wakacje, do Kościkówka przyjeżdżaliście na wakacje. No to z rodzicami. Już teraz nie jeździcie. Teraz nie jeździcie. Przeważnie w górę. Ja kocham góry, więc tańczyłem się. O, to mamy wspólne zainteresowania. A lubię góry, natomiast Bożena preferuje morze, leżenie plackiem, to nie dla mnie. Ale dajemy sobie radę. Trochę nad morzem, trochę w górę. Teraz też w górę jedziemy. W ten sposób chciałem przedstawić następne pokolenie. Zosi z domu Majewicz. I jednocześnie serdecznie podziękować za przybycie. No i mam nadzieję i wierzę w to gorąco, że to rozpoczniemy w ten sposób cykl spotkań rodziny, które będzie co roku będziemy kontynuować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miło mi przywitać ciebie na rodzinnym spotkaniu.
rodziną rodu Kajkowskich. Cieszę się, że mi się spotkali. No, bardzo myślę sobie, że te rodzaje spotkania będziemy kontynuować, tym bardziej, że ostatnio na spotkaniu grudniowym byłaś. No, smutno mi trochę, że twój ojciec, a mój brat Jan Kajkowski nie przybył dzisiaj na to spotkanie i twoja mama też nie przybyła, ale cieszę się, że ty przybyłaś, twój brat, i chciałem się ciebie spytać, co robisz teraz? Czym się zajmujesz? Słyszałem, że masz bardzo ciekawą pracę gdzieś w Krakowie. Poszłam, no powiem w skrócie, poszłam drogą mojego pradziadka. Jestem architektem właśnie po studiach i obecnie jestem właśnie w Krakowie i mogę się pochwalić, że przyczyniłam się do tego, że powstał przepiękny, właściwie największy dzisiaj w Polsce prywatny salon meblowy. To aż 25 tysięcy metrów kwadratowych, który całkowicie od A do Z, począwszy od klamek, skończywszy na posadzkach, lampach, meblach, urządziła. I oprócz tego też duży hotel, który też tam właśnie u tej samej rodziny powstał. Hotel na 64 pokoje. To jest taka moja duma, świeżo po studiach, która wiem, że się nie zdarza często i nie zdarza się wszystkim, bo wiadomo, że po studiach ciężko się pracy szuka, a mi się tak udało właśnie w ten sposób rozpocząć swoją karierę. Chciałem jeszcze, żebyś powiedziała coś o swojej mamie. Mama twoja... Moja mama, tak jak w cudzysłowie powiedziała, z rodziny się wypisała, natomiast... Ale natomiast na imię jest Elżbieta, tak? Z jakiego z domu? Świtaj. Tak? Pochodzi z Nadmorza i ma cudowną, wspaniałą, też bardzo liczną rodzinę. Dziadek już niestety nie żyje. Dziadek nie żyje. Ale babcia żyje. Babcia tak? żyje, tak. Babcia żyje i trzyma się dobrze. Jeszcze też są jej siostry, tak? Tak, mimo że miała przeżycia trudne. Babcia? Nie, no, moje mamy, tak. Moja mama, dwie siostry ma i dwóch braci. I trzech braci. A jak na imię jest? Rodzeństwo, jest Danuta, Ewa zresztą też, bo to się troszeczkę w tym rodzinie pojawiło. Jacek, Roman i Bogdan, który niestety dwa lata temu jesteście w kontakcie, prawda? Bardzo częstym i permanentnym. Spędzamy wakacje u nich nad morzem. Oni do nas przyjeżdżają, babcia właśnie przyjeżdża w każdym roku do nas na wakacje i u nas. Ja bardzo dobrze znam Danusię. A Danusia mieszka w Poznaniu. No, i męża, jej męża Stanisława. Zresztą Danusia jest w waszym wieku. No właśnie. W waszym wieku i w tym samym dniu z moim ojcem imieniną obchodzą bodajże. Ojej. No, chciałem w ten sposób podziękować i pokazać naszej rodzinie, gdzie twój dziadek to był mój ojciec, a twój pradziadek. Pradziadek, a nie prapradziadek. Jak? Twój ojciec to jest mój pradziadek. Twój dziadek, ale pradziadek jest Jakub Emil Kajkowski. Bo mój brat też jest Jakub Jacek, a wszyscy na niego Jacek mówią. Miał być Jakub Emil Jacek, pamiętam. Tymczasem serdecznie ci dziękuję. Dziękuję. Twój wnuk, tak? Jak masz na imię? Mariusz Przybyła. A twój Mariusz Przybyła, czyli jest twoja babcia. To jest moja babcia. Tu jest twoja babcia, a twój ojciec to jest Andrzej czy Maciej? Maciej. A Maciej to jest taki mój kuzyn, który zawsze żeśmy się spotykali na Świętym Marcinie. I moi rodzice zawsze zostawiali nas tam, sami gdzieś biegali po kawiarniach różnych, kawę pili, spotykali się. A my tam z Maćkiem i z Andrzejem żeśmy siedzieli godzinami w tym domu. Mieli takiego małego pieska, taki raz typu raz, hałasował okrutnie. Nika, z tego co wiem, co opowiadałem. I nawet muszę przyznać, że twój tata i jesteście do siebie podobni. Tak, jesteś. Myślę, że co robisz teraz? Ty już? Dobra, i tutaj na Uniwersytecie Poznańskim, tak? Profesorami, co są profesorami. Czy co będziesz robił? Aplikaturę czy adwokacką? Daleka droga i nie wiadomo. A kiedy kończysz te studia? Za dwa lata. Miło cię było poznać, witamy w rodzinie i zapraszamy ciebie, twojego brata i twoją siostrę, żonę, raczej twoje ciocie, twoją ciocię i twojego stryja i wszystkich na następne spotkanie z twojej rodziny. Dziękuję serdecznie. Mam przyjemność przedstawić moją mamę, Annę Marię.
z domu Schenk von Skorredi. Moja mama w tej chwili, dzięki Bogu i wszystkim okolicznościom, przeżyła 91 lat, jest tu wśród nas, cała szczęśliwa, cała mina. Niestety mój ojciec, Vitalis, już nie żyje od 20 przeszło lat. No, niestety tak, miał takie trudne życie i różnego rodzaju przejścia i przykrości, że niestety opuścił nasz dom bardzo wcześnie. Nasza mama wytrwale przez tyle lat sama sobie radziła i radzi do dzisiaj w domu. Mieszka na ulicy Mickiewicza w Poznaniu 24, gdzie też przyjeżdża jej cała rodzina, gdzie się wszyscy spotykają, te szenki też raz w roku. I ja jestem cały rad i szczęśliwy, że tutaj no, przybyła na to nasze spotkanie. Mam nadzieję, że następne spotkania także będziesz tutaj razem z nami. Jednocześnie chciałem też przedstawić moją siostrę. Siostrę Julię, Aleksandrę Julię Hajkowską, Gaj, która mieszka w Warszawie, krótki życiorys polegał między innymi na tym, że nas opuściła z Puszczykówku, my jako małe dzieci pamiętaliśmy na stacji, jak odjeżdżała, gdzie ojciec zapakował te wszystkie bagaże, poduszki, a myśmy byli tacy mali i płakaliśmy za tą naszą siostrą i potem żeśmy już bardzo rzadko ją widzieli, chyba takie na jakieś święta, na jakieś tam, ale za to żeśmy dużo słyszeli o muzyce, o wspaniałych profesorach, o Adesari, o ale ja nie opuściłam was, tylko kończyłam średnią szkołę muzyczną w Poznaniu, pani Parakiewickiej, a później poszłam na wyższe studia do Akademii Muzycznej w Warszawie, tak, profesora Adesari studiowałam, no i tam podjęłam później pierwszą pracę i w operze i troszkę z telewizją nawiązałam kontakty, zresztą poznańską też miałam tutaj kontakty pierwsze z Filharmonią i z orkiestrą Filharmonii Poznańskiej nagrałam prowadzenie Seraj, to była pierwsza moja rola w Konstancji, prowadzenie Seraj. A później po prostu, no jak to życie, mieszkało się i podróże i troszkę pracowaliśmy we Francji, rok występowaliśmy z paryskim zespołem, takim baletowym, i byłam solistką w paryskim zespole baletowym, no i rok nas nie było kraju, tak, ale naturalnie do Puszczykówka zawsze z wielką radością zawitaliśmy, a później już do Poznania, jak rodzice się przynieśli, w którym to roku 79. W 79 rodzice nasi przenieśli się, wrócili po prostu tutaj do Poznania, zamieszkali w kamienicy, po dziadkach naszych. No i teraz te kontakty naturalnie są regularne, zawsze czy wakacje, czy święta, zawsze tu z mężem, przedtem zjawiałam się. A i zapraszaliśmy zawsze wszystkich również do Warszawy. I braci moich i moich rodziców dawniej przyjeżdżali chętnie, no później z wiekiem coraz rzadziej naturalnie, ale całą i dalszą rodzinę też zawsze zapraszaliśmy i nawet dzisiaj ja zostałam sama bez męża, ale mąż zmarł. No ale wszystkich zapraszam serdecznie także do mnie, do Warszawy. Chciałem się, cieszę bardzo, że przybyłeś na nasze spotkanie rodzinne. Niestety muszę też przy okazji powiedzieć bardzo smutne zdarzenie. Całe półtora miesiąca temu mąż Wacek zmarł. Niestety było to dla nas bardzo przykre i smutne zdarzenie, do którego byśmy w ogóle nie byli przygotowani. Nigdy nie człowieka, który tak dawno jeździł na rowerze, pływał, biegał, mieszkał nad jeziorem Kierskim i na przyczepie kempingowej, sam przyjeżdżał, przywozili ten cały sprzęt, rozkładał wszystko. Niestety nie ma już go wśród nas i jak to się mówi, odszedł na ten wieczny posterunek. Dziękuję bardzo. Chciałem też przedstawić moją mamę mojej żony, Urszuli. Z domu pod Sędek, Felicję, która przybyła też na nasze spotkanie. Z tego nie tylko to, ale już kilka naszych spotkań rodzinnych zawsze jest naszym wiernym uczestnikiem. Chciałem też powiedzieć, że niestety sama mieszka w domu i mąż niestety niedawno odszedł już od nas wszystkich i sama i dzielnie w domu przebywa i
i od czasu do czasu się spotykamy i dzwonimy do siebie i myślimy o sobie. Może byś powiedziała parę słów o swoim mężu? No spróbuj. No, kim był twój mąż? Pracował w banku, prawda? Był wielkim człowiekiem. Pamiętam, że bez niego to się w banku nic nie odbywało. No i tak, pamiętam zawsze w tym waszym domu te spotkania świąteczne, na którym było w czasach takich, gdzie bardzo trudno było to cokolwiek dostać, to w waszym domu zawsze było wszystkiego w brud. No było, bo tam rodzina, dalsza rodzina, to wielcy właściciele ziemscy, którzy w Wielkopolsce mieszkają do dzisiaj, to jest ogromny szmat ziemi, no oczywiście trudno to wszystko zagospodarować i utrzymać. Trzeba dodać, że jak Lucek pracował w banku tutaj niedaleko, zresztą się ten bank jego się pracował znajduje, to nikt się nie odważył wtedy na bank napaść i ukraść pieniądze. Bo Lucek chodził z bronią, tutaj miał broń pod marynarką zawsze i tam nikt do skarbca nie wszedł, prawda? Tak, nikt do skarbca nie wszedł i napadu nie było na bank. Ale dziękuję serdecznie za to, że przyjąłeś nasze zaproszenie i na następne zapraszam i koniecznie musi zawsze być. A tu przedstawiam moją najmłodszą, moją jedyną dorość, moją córkę Sylwię, która mi dostarcza bezcennych wielkich radości od samego pierwszego momentu, kiedy się urodziła. Pamiętam, że nigdy z nią nie miałem żadnych problemów i żadnych jakichś, no, a wręcz odwrotnie. Każda chwila jej życia była dla mnie największą radością, największą przyjemnością, czego wszystkim innym też życzę. Zawsze podziwiam innych ludzi, którzy mają podobne dzieci, podobne mają wrażenia. Także to jest moja, chcę się pochwalić, moja największe, moje dzieło sztuki. Sylwia, Natalia. Chciałem jeszcze wszystkim przedstawić najważniejszego człowieka rodu Kajkowski, bo to jest Kajkowski Jacek. Jedyny, który jest Kajkowski. To są same dziewczyny. To jest całym nadzieja rodu Kajkowski, to jest właśnie tym człowiekiem i następnych pokoleń. Miło mi przedstawić Ciebie. Dziękuję bardzo. Chciałem zakończyć ten film. Myślę, że w imieniu moim i wszystkich tu obecnych chciałem podziękować naszym wszystkim przodkom, którzy niestety odeszli i nie ma już wśród nas, że potrafili w swoim życiu stworzyć taki czas, klimat poprzez swoje działanie, swoją miłość, która ich wszystkich łączyła, że my w takim wspaniałym gronie się teraz spotykamy, jesteśmy ich następcami o tej ich wspaniałej inteligencji i wrażliwości, która jest w każdym z nas. Z tego się bardzo cieszę w imieniu wszystkich. Myślę, że to spotkanie będzie naszym ostatnim spotkaniem i sądzę też i dalej wierzę w to, że następne spotkania będą w większym gronie, gdzie przyjdą nasze wszystkie dzieci, które się poznają, być może pierwszy raz, co będzie dla nas i dla nas, myślę, wszystkich tu obecnych, największą radością. Zatem jeszcze raz serdecznie w moim imieniu i wszystkich imieniu bardzo dziękuję. Dziękuję.